Moc historii. Witamy w kolejnym programie z cyklu Moc historii. Cezary Jastrzębski. Z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Robert Kałuża. Co prawda to nie niedziela, ale dzień świąteczny i szczególny, bo 1 listopada zwykle jesteśmy na cmentarzu przy grobach swoich bliskich i często tak się zdarza, że właśnie 1 listopada spacerujemy po tym cmentarzu, może nieco wolniej niż zwykle, i częściej zatrzymujemy się przy różnych grobach, żeby nieco więcej czasu poświęcić, przyjrzeć się temu nagrobkowi, czasami może przeczytać inskrypcję, która tam się znajduje. I dziś my nieco w tej konwencji postanowiliśmy zagospodarować ten program. Tak, bo jeśli popatrzymy na pamięć o zmarłych, to niezwykle interesujące są inskrypcje, które powstały dawno temu. One wskazują, że te same uczucia, którymi dzisiaj my jesteśmy obarczeni, czyli myślimy o tym, że może za wcześnie ktoś odszedł, że może odszedł w jakichś tragicznych okolicznościach, że przecież mógł jeszcze żyć ten człowiek, który żył obok nas. I podobnie wygląda sytuacja, gdy popatrzymy na przeszłość, że te same uczucia to są te uczucia, które ludzie wyrażali w inskrypcjach. Przy czym bardzo dużo takich inskrypcji, oczywiście najczęściej możemy znaleźć takie najstarsze w kościołach. Bo na cmentarzach, jak pamiętamy, nieraz o tym wspominaliśmy, to jest taka sytuacja, że dopiero od 200 lat istnieją cmentarze w tych oddzielnych miejscach. A tak to były po prostu cmentarze przykościelne. Przy kościołach się cmentarze znajdowały. No więc tam chowaliśmy przed wiekami swoich zmarłych. I tam niestety bardzo często niewiele zachowało się takich śladów po tych ludziach, którzy żyli przed nami, a nawet jeśli, to najczęściej zachowały się w postaci napisów łacińskich, czyli trudnych do odczytania. Bardzo często też czas pozacierał już te napisy i nie możemy ich odczytać. Natomiast w kościołach zachowały się bardzo często w naszym regionie takie napisy na różnego rodzaju albo nagrobkach, albo tablicach wotywnych, a więc takich fragmentów odwołujących się do przeszłości, które wykonane zostały w języku polskim. No i jeśli popatrzylibyśmy na takie najstarsze, które są łatwe do odczytania, no bo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę staropolszczyznę, że tam są poprzekręcane te wyrazy, że one czasami tak dziwnie brzmią, no to jednak dla każdego są zrozumiałe, to sięgniemy do XVI wieku. A bardzo dużo w XVII wieku takich napisów zachowało się w naszym regionie, które nie sprawiają nam żadnej trudności, a skłaniają nas do takich samych refleksji, jak te refleksje, które są naszym udziałem dzisiaj. Czyli dziś nieco dłużej zatrzymamy się przy wybranych miejscach na kilku cmentarzach. No tak, bo gdybyśmy chcieli przytoczyć wszystkie teksty, czasu by nam na pewno zabrakło, więc po prostu na zasadzie takiej, że sięgnęliśmy po te najstarsze, te przywołujemy, ale też przywołujemy różne miejscowości z naszego regionu, żeby wskazać, iż to nie była specyfika jakiejś tylko okolicy, że te polskie napisy się pojawiały, tylko że no tak akurat na przełomie XVI i XVII wieku i przez długi czas w XVII wieku. To była zasada, że bardzo często korzystano z języka polskiego, chociaż oczywiście równolegle wykonywano też napisy łacińskie. A więc to nie jest tak, że mieliśmy tylko taki okres polszczyzny, tylko no, ktoś postanawiał, że z tego języka polskiego skorzysta, a nie z łaciny. Od jakiego miejsca zaczniemy? Zaczniemy może właśnie od tego najstarszego, którym najprawdopodobniej jest, no bo nie udało mi się znaleźć jakiegoś starszego. Jest kaplica i w dodatku jeszcze pod interesującym nas wezwaniem, bo pod wezwaniem Wszystkich Świętych, czyli dokładnie odpowiada temu dniu, w którym się dzisiaj spotykamy. I to jest kaplica, która znajduje się we Włoszczowie. Najprawdopodobniej, mimo że ona powstała pod koniec XVIII wieku, no bo konkretnie w 1786 roku ją zniesiono, to dlatego właśnie nosiła wezwanie Wszystkich Świętych, że postawiono ją na starym, dawnym cmentarzu. Regionaliści twierdzą, że ten cmentarz może mieć nawet 400 lat, czyli niewykluczone,
że tam jednak no, znajdował się jakiś obiekt sakralny, bo takich cmentarzy raczej nie odnajdujemy na tej zasadzie, że one były poza obiektami sakralnymi, czyli poza kościołami. Choć we Włoszczowie jest to sprawa skomplikowana, bo przecież pierwotny kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła Starszego i świętego Mikołaja, to jest takie miejsce, gdzie dzisiaj znajduje się figura świętego Floriana z XVIII wieku, czyli kilkaset metrów od tej kaplicy cmentarnej. No ale przede wszystkim znany jest ten kościół, do którego potem przeniesiono parafię, czyli miejsce objawień maryjnych, ten obecny kościół parafialny, no ale on jest późniejszy. No i dlatego pewien problem, moglibyśmy tak powiedzieć, bo do końca nie wiemy, co się działo z tablicą, którą wykonano w 1596 roku, no a kaplicę wybudowano pod koniec XVIII wieku. Czyli przez bardzo długi czas nie wiemy, gdzie ta tablica z tym polskim napisem się znajdowała. No, niektórzy przypuszczają, dawni badacze tak twierdzili, że ta kaplica znajdowała się w obiekcie o charakterze reformacyjnym, czyli w jakimś zborze kalwińskim czy ariańskim. Trudno to jakoś tak jednoznacznie stwierdzić, na jakiej podstawie oni tak twierdzili. Jest więc dla nas ta tablica tym bardziej zagadkowa, że no właśnie przynosi nam z jednej strony takie informacje z XVI wieku, które każdy bez problemu sobie odczyta, a z drugiej strony, że tak do końca o niej zbyt wiele nie wiemy. W dodatku jeszcze pojawiające się tam nazwisko bardzo często mylone jest, ponieważ brzmi tak samo jak nazwisko słynnej innej rodziny, ale no tak samo się nazywającej, tylko posługującej się innym herbem. Więc bardzo często no, mylą niektórzy te obydwie rodziny, twierdząc, że to są przedstawiciele właśnie rodziny Oleśnickich, powiedzmy od razu, którzy w naszym regionie najbardziej są znani, ci, którzy posługiwali się herbem Dębno. Słynny kardynał Zbigniew Oleśnicki na przykład i cała jego rodzina. Natomiast tutaj sprawa jest o tyle jasna, że też wymieniony jest przedstawiciel rodziny Oleśnickich, ale ponieważ na tej tablicy znajduje się też herb Radwan, to jest taki sam herb, którym posługuje się rodzina Przypkowskich, to wiadomo, że nie Dębno, czyli Oleśniccy, ale nie spokrewnieni, nie z tego rodu, który jest najbardziej znany w regionie świętokrzyskim, tylko z całkiem innej gałęzi, która innym herbem się posługiwała. Czyli zgodnie z zapowiedzią przeanalizujemy ten napis. Właśnie, to sprawia troszeczkę trudności, dlatego że te wyrażenia są zapisane w ten sposób, że często zdarzają się błędy różnego rodzaju, że brzmienie tych wyrażeń jest inne niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego też może troszeczkę będę uwspółcześniał tę wymowę, żeby to było dla nas prostsze, tym bardziej, że no można by sobie język połamać na tych niektórych słowach, które zostały skomplikowane przez kamieniarza albo właśnie przez pomyłkę kamieniarza, tak a nie inaczej dzisiaj wyglądają. No i ten napis jest następujący. Samuelowi Oleśniczkiemu. Tak to jest zapisane, Oleśniczki, czyli Oleśnickiemu. Wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która nagle nieodpowiednie w niedoszłym wieku swym, nie mając 1,18 miesięcy i dni 20. Czyli Samuel Oleśnicki zmarł nagle w wieku 18 miesięcy i 20 dni. Z wielkim, a nieznośnym żalem rodziców swych zgasła, we Włoszczowej, zapisano jeszcze w tej formie, której dzisiaj unikamy, mówimy we Włoszczowie, a nie we Włoszczowej, ale tak wtedy zapisano, we Włoszczowej, roku pańskiego 1596, dnia 5 marca. Mamy więc dzienną datę, datę roczną i ten polski napis z 1596 roku. Andrzej Oleśniczki z Oleśnik, smętny ociecz, swej najmilszej dziecinie z łzami napisał. A więc Andrzej Oleśnicki z Oleśnik. Niektórzy przypuszczali, że ponieważ Włoszczowa blisko położona jest Oleszna, to kiedyś nawet znalazłem takie informacje, że zapewne ten Andrzej Oleśnicki był właśnie z Oleszna, ale no, jak prześledzimy dzieje, chociaż no one nie są zbyt szeroko opisane, tej rodziny Oleśnickich, która się herbem Radwan posługiwała, no to oni pochodzą z miejscowości Oleśnik, to jest miejscowość na terenie dzisiejszego województwa lubelskiego.
a więc nie nasze Oleszno, blisko Włoszczowy leżące, tylko całkiem inna miejscowość. No, znaleźli się tutaj w naszym terenie, dlatego że przedstawiciele tej rodziny bardzo często dzierżawili żupy solne i między innymi Andrzej, ten właśnie ojciec Samuela, który z żalem pisał o tym, że ten jego syn umarł, był żupnikiem bocheńskim, był potem podstarościm i sędzią grodzkim chęcińskim, a między innymi jeden z jego krewnych też był kustoszem kieleckim, był księdzem, który z kościołem kieleckim był związany. Także mamy kilka takich różnych informacji, które nam trochę rozjaśniają, jeśli chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć o rodzinie, no to czasami udaje się to znaleźć, chociaż bardzo często przy tych tablicach, no ze smutkiem musimy powiedzieć, że z wyjątkiem tego imienia, nazwiska czy jakiejś daty, nic więcej nie wiemy o tych ludziach, którzy odeszli, ale tym bardziej te tablice są więc ważne, że przynajmniej w ten sposób zatrzymują pamięć o naszych poprzednikach. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten początek tego napisu jest niezwykle interesujący, dlatego że przywołuje nam na pamięć twórczość naszego wielkiego rodaka, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która nagle i tak dalej. To jest taka trawerstacja trenów Jana Kochanowskiego. Gdy weźmiemy pod uwagę, że rok 1596, kiedy Samuel zmarł, to jest dopiero 16 lat po opublikowaniu trenów. Czyli, no bardzo szybko, możemy tak powiedzieć, te treny zyskały popularność w naszym kraju, skoro Andrzej Oleśnicki skorzystał z tego zapisu w trenach i w ten sam sposób, jak Jan Kochanowski wyrażał żal po śmierci swojego dziecka. Napis, o którym dr Cezary Jastrzębski mówił przed chwilą, był dosyć stary, jeśli można tak powiedzieć, pod względem historii. Teraz przenosimy się w inne miejsce. Pamiętając, że we Włoszczowie jest jeszcze tablica niestety zatarta, tekst jest nieczytelny, herb jest skuty. Tę tablicę możemy zobaczyć, kiedy właśnie stoimy przy wejściu do kaplicy cmentarnej. Po prawej stronie ona się znajduje, bo ta, która poświęcona jest Samuelowi, znajduje się w środku kaplicy. Ona jest oczywiście trudniejsza do obejrzenia, dlatego że no nie zawsze kaplica cmentarna jest otwarta, wtedy tylko, gdy są nabożeństwa związane z pogrzebem, ale też warto pamiętać, że w oktawę Wszystkich Świętych, czyli od 1 do 8 listopada, zawsze ten kościół jest otwarty i tam się odbywają nabożeństwa, więc każdy może sobie tę tablicę też przeczytać. No szkoda, że tej drugiej nie możemy odczytać, ale to też wskazuje na to, jak ważne jest to, żebyśmy właśnie przywoływali pamięć o tej przeszłości, żebyśmy coś zanotowali, coś zapisali, bo czasami czas nieubłaganie się obchodzi z takim materiałem, na przykład jak kamień. Czasami ludzie również, no bo skuty herb raczej nie utlenił się sam pod wpływem powietrza, tylko ktoś dokonał tego barbarzyńskiego czynu. No i gdybyśmy mieli gdziekolwiek zapisaną informację, co było na tej tablicy napisane, to no, moglibyśmy się też odwołać najprawdopodobniej do tego właśnie XVI wieku, bo niewykluczone, że to też jest właśnie tablica, która ma no tak dawny początek. A tymczasem przenieśmy się do innej miejscowości, gdzie z kolei też jest kilka tablic i to wcale też nieznacznie młodszych niż ta tablica we Włoszczowie, bo w kościele w Mierzwinie, to jest kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. No i on wprawdzie konkurował trochę z sąsiednią miejscowością i tam był, w Grudzynie był kościół i wiemy, że no dopiero około XVI wieku stał już kościół murowany, ale za to, mimo że wydaje się, że on jest dość młody w takim razie, ale za to zachowało się bardzo dużo tablic, takich właśnie epitafijnych, takich nagrobkowych z napisami, z czego no duża część to są tablice z napisami łacińskimi, ale są też cztery tablice, aż cztery w jednym kościele w Mierzwinie. Cztery tablice z XVII wieku, z tego najstarsza tablica z około 1610 roku. Czyli zwróćmy uwagę, no niewiele młodsza niż ta tablica we Włoszczowie. No i takie nagromadzenie też jest troszeczkę symptomatyczne. Widać więc, że to było pewne przyzwyczajenie i że to była pewna decyzja, żeby te napisy w języku polskim umieszczać. No i dzięki temu my wiele informacji możemy dzisiaj odczytać, nie znając łaciny, a po prostu stając tylko przed tablicą i czytając, co ludzie chcieli nam przekazać, kiedy ich bliscy odchodzili. Powiedzmy zatem, do jakich wydarzeń
nawiązują tablice, o których będziemy mówić. Właśnie ta jedna z tablic w Mierzwinie, najstarsza w języku polskim z około 1610 roku, jest bardzo obszerna. To jest tablica o dużych wymiarach. Bardzo dużo jest tutaj tego tekstu. Wymiary to jest 80 na 100 centymetrów, czyli rzeczywiście wielka tablica. I tego tekstu jest tutaj bardzo dużo. Ja może też nie przytoczę całego tego tekstu, dlatego że jest rzeczywiście bardzo długi, ale za to niezwykle ciekawy, bo dzieje jednego człowieka, Piotra Oraczewskiego, mamy tutaj przedstawione we wszystkich detalach. Generalnie możemy powiedzieć tak, że Piotr Oraczewski był pisarzem ziemskim krakowskim, był też posłem na Sejm, był deputatem trybunalskim, był też sędzią sądu kapturowego, był uczestnikiem rokoszu zebrzydowskiego, także no, brał udział w życiu społecznym i w różnych ważnych wydarzeniach na przełomie XVI i XVII wieku. No i stąd możemy tak powiedzieć, że jak w soczewce w tych jego losach skupiają się informacje na temat tego, no, jak żył, czym zajmował się, w czym brał udział człowiek, no, dość ważny, no bo pełnił ważne urzędy w tamtym czasie. No i to jest to, o czym często mówimy, że nie wszystek umrę. Nie wszystek umrę, gdy ktoś zostawi jakieś informacje na mój temat. Nie wszystek umrę, gdy ktoś poda te wiadomości, zapisze je, ale też gdy będzie mnie wspominał, będzie przywoływał pamięć o tym, co ja w życiu robiłem. No i ten napis dość długi, ale myślę, że taki ciekawy, interesujący, zaczyna się w taki charakterystyczny sposób. Posłuchajmy zatem historii tego człowieka, o którym wspominaliśmy przed chwilą. A więc napis rozpoczyna całą historię życia Piotra Oraczewskiego w ten sposób. Urodzonemu panu Piotrowi Oraczewskiemu z Przybysławic, w Kalinie Wielkiej, Grodzinach i w Zegartowicach dziedzicowi, pisarzowi ziemi krakowskiej, generalnemu, który we 40 lat przez niemiecką ziemię do Włoch zajechawszy, czyli zwróćmy uwagę na to, że no, podróżował też za granicą, 8 lat na naukach przypatrywaniu się obyczajom miastom, tam o nich zacnych narodów, w 7 lat stamtąd przyjechawszy na sprawach i prawach ojczyzny swej zacnej korony polskiej na dworze świętej pamięci króla Augusta przy zacnym a mądrym senatorze Piotrze Miskowskim, oczywiście Piotrze Myszkowskim, biskupie, który wcześniej pełnił urząd podkanclerzego wielkiego koronnego. Na ten czas właśnie pod kanclerzem koronnym, pisarzem w kancelarii i sekretarzem będąc strawił. Zwróćmy uwagę, to są właśnie te skomplikowane zdania w naszej dawnej polszczyźnie, czyli rozpoczyna się to zdanie, bardzo dużo jest dodanych kolejnych elementów, rozwija się, rozszerza, aż w końcu gdzieś tam pojawia się orzeczenie, które dopiero w jakiś sposób zamyka nam pewną część zdania, chociaż to jeszcze nie jest koniec, bo po przecinku dalej jest znowu kolejna informacja. No ale wynika z tego, że właśnie tak jak to było w zwyczaju, został wysłany albo sam pojechał. Jeśli był wysłany, to znaczyło, że był w młodym wieku i rodzice wysyłali swoich synów, no nie obejmowało to wtedy kobiet, na nauki za granicę, żeby się przypatrzyli właśnie miastom, obyczajom, różnym rozwiązaniom, jeśli chodzi o życie społeczne. No i żeby czerpali potem w jakiś sposób naukę z tego, co widzieli w tym szerokim świecie i żeby z pożytkiem dla własnej ojczyzny, czyli dla naszego kraju, to wszystko potem wykorzystywali. No więc strawił, zatem przychodząc ku 30 lat, wedle przejrzenia czego obrawszy sobie żywot spokojny, szlachecki, na ojczyźnie swej usiadł. No i wreszcie mamy koniec tego skomplikowanego zdania. Jednak matce swej, czyli ojczyźnie, wedle przemożenia swego nie przestał służyć. O ozdobę i wolności jej żadnego niemal zjazdu i sejmiku, nie omieszkując, starannie czyniąc obrony. I potem jest fragment taki łaciński, który no, podkreśla te elementy właśnie takiego patriotycznego podejścia do spraw o charakterze ogólnonarodowym i społecznym. No i potem jest dalszy ciąg, skomplikowany, przywołane są różne postacie, różne wydarzenia z życia Piotra Oraczewskiego. To, co teraz usłyszeliśmy, to jest mniej więcej 1/4 z tej tablicy. Czyli jeszcze 3/4 to jest opis tego, co związane było z Piotrem Oraczewskim, w tym
Na koniec przypomniane są oczywiście te jego sprawy rodzinne, a więc przywołana jest jego małżonka, przywołane są też dzieci, które z tego związku się narodziły. No i końcówka jest taka, że ojcu swemu najmilszemu smętni ku pamiątce anno 1610 poświęcają, czyli właśnie te dzieci około roku 1610 ten pomnik wystawiły, a więc no tak jak to bywa i teraz, ci, którzy pozostawali, tym tkliwym wspomnieniem chcieli przywołać pamięć o swoich najbliższych, którzy odeszli. Ale w Mierzwinie też mamy inne jeszcze tablice, o których warto pamiętać i łatwo się je przeczyta, bo są wykonane w języku polskim. Przytoczyliśmy tekst z jednej tablicy, ale tak jak mówiliśmy, tych tablic jest więcej, więc myślę, że no przynajmniej kilka zdań jeszcze na ich temat musimy powiedzieć. Na szczęście te pozostałe są troszkę krótsze, także nie wymagają takiego dużego wysiłku, ale też nie mniej ciekawe. Kolejna pochodzi z czasu przed 1612 rokiem, a więc też no, bardzo stara. To jest więc tablica, która ma ponad 400 lat. No i możemy ją po polsku przeczytać. Ma też takie duże wymiary, bo 140 cm na około 40. Wykonana jest z piaskowca i napis na niej jest następujący. Bogu w Trójcy Jedynemu i Najświętszej Pannie, mieszkańcom wszystkim nieba, także świętej Annie. Na cześć i chwałę z gruntu zbudować kazała Elżbieta Oraczowska, czyli właśnie to jest ta małżonka Piotra Oraczewskiego, chcąc, by się tu chwała pańska szerzela. No nawet tu brakuje L, czyli szerzyła. Czasami mamy takie zagadki, no trzeba się dobrze wczytać ten tekst i w cały kontekst, żeby rozszyfrować jakieś pomyłki czy brakujące wyrazy. Zawsze, póki ludzkie plemię osiadać będzie, niską, wszystkorodną ziemię. Zwróćmy uwagę na to, że to jest też napis wierszowany, a więc ten rym pojawia się tutaj w sposób wyraźny. A ty, co władasz wszystkim, mię swem potomstwem mojem, miej w opiece me sprawy i rządź duchem swojem. Czyli odwołanie też jest no, do opatrzności, do najwyższego Boga. I ta Elżbieta Oraczewska taką pamiątkę po sobie zostawiła, ale też kolejną, dlatego że no, to była tablica nie taka nagrobkowa w sensie dosłownym, jakie dzisiaj chcielibyśmy przywołać, ale odnosząca się też do pamięci i do tych kwestii związanych ze śmiercią, bo jest taka typowa tablica nagrobna poświęcona Elżbiecie, która też ma duże wymiary i ona z kolei no już jest też łatwiejsza do rozszyfrowania, dlatego że w takiej arkadzie nad tą tablicą wotywną znajdują się cztery herby, czyli Szreniawa, Szeliga, Zadora i Rawa, no i dzięki temu już łatwiej nam rozszyfrować różne powiązania rodzinne tych, którzy są pochowani w Mierzwinie. Też są informacje dotyczące dzieci Elżbiety, jej zasług, jej podejścia do życia i tego żalu, że no, zmarła 3 lipca 1612 roku. Dokładna ta data jest tutaj zapisana. Przy czym wydaje mi się, że chyba tutaj jest jakaś pomyłka. To nie jest rzadki przypadek. Zresztą sami wiemy, że no, tak się zdarza. Ja tuż przed Wszystkimi Świętymi oglądałem jeden z nagrobków, taki też starszy, na którym było napisane, ale to była współczesna już tablica, że zmarły posiadał order Virtuti Militari. I tak napisano, Militari, nie Militari. Kamieniarz się pomylił, rodzina nie zauważyła, albo doszła do wniosku, że no już teraz nie zmieniajmy tego. Jeśli chodzi o Mierzwin, to wydaje mi się, że błąd polega na tym, że napisano tak. Urodzona Elżbieta z Wielkiej Nocy, urodzonego Stanisława Oraczowskiego z Przybysławic pozostała małżonka. A Stanisław to był ich syn. Ten Stanisław jest na kilku tablicach tutaj wymieniony i zawsze jest wymieniony jako syn Piotra i Elżbiety. Czyli niewykluczone, że robiono kilka tych tablic, bo może być tak, że w jednym czasie robiono kilka tablic i po prostu ktoś się pomylił, przestawiając imiona, bo tu raczej moim zdaniem powinien być Piotr, a nie Stanisław jako małżonek Elżbiety. Popatrzmy więc, że no właśnie i takie rzeczy się zdarzają, że czasami wydaje się, że to, co jest napisane, to jest święte. I przecież no, rodzina zwracała na to uwagę, kamieniarz powinien się przyłożyć i my powinni
powinniśmy czerpać pełną wiedzę z tego, co zostało kiedyś zapisane. Ale ostrożności nigdy za wiele i okazuje się, że nawet w tak ważnych sprawach, jak te kwestie związane nie tylko z doczesnością, ale z tym, co jest po doczesności, powinny być oczywiste, a tu okazuje się w Mierzwinie, że niekoniecznie tak musi być. I w tym dzisiejszym, takim trochę nietypowym, wyjątkowym programie odwiedzimy jeszcze jedno miejsce. Wydaje mi się, że bardzo ciekawa tablica z polskim napisem i właśnie z tego XVII wieku znajduje się w Kurzelowie. Tam jest kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który został ufundowany około 1360 roku, czyli to już data wskazuje nam na starodawność tej świątyni, z inicjatywy arcybiskupa pochodzącego przecież z naszego regionu, kiedyś też o nim wspominaliśmy, Jarosława Bogoli-Skotnickiego. No i mam nadzieję, że też wielu słuchaczy pamięta, iż to jest taka nietypowa budowla związana w sensie architektonicznym z taką serią pokutną Kazimierza Wielkiego, czyli z serią kościołów, które budowano jako dwunawowe, czyli po środku tylko były filary. No i w związku z tym bardzo się tego typu kościoły różniły od innych. I właśnie w Kurzelowie też jest taki kościół, który opiera się tylko na jednym filarze i przestrzeń nam troszeczkę inaczej dzieli niż w innych świątyniach, do czego jesteśmy zwykle przyzwyczajeni. Oprócz wielu innych ciekawych, już wspominaliśmy o tym nieraz, że warto tę świątynię odwiedzić, czyli oprócz wielu innych ciekawych elementów wyposażenia, warto zwrócić uwagę na znajdujący się pod chórem nagrobek, bo to już jest nagrobek, nie tylko tablica, nagrobek kobiety. To jest taka płyta przedstawiająca leżącą kobietę, oczywiście leżącą po śmierci, ale w tej pozie takiej troszeczkę innej niż z późniejszego okresu, bo pod koniec XVII wieku czy w XVIII wieku już inaczej układano postacie, a tutaj ona leży tak po prostu na wznak, opiera swoją głowę na poduszce, ale też jest ubrana w strój franciszkański. Czyli nie w swoją suknię, z których zapewne korzystała, tylko tak jak to bardzo często bywało w przypadku osób pobożnych, że decydowały się na to, iż po śmierci chcą, żeby pochowano ich w strojach nawiązujących na przykład do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, które szczególną estymą darzyli. Albo byli związani w jakiś sposób, na przykład za pomocą pobożnych fundacji z jakimś zakonem. No więc w Kurzelowie właśnie jest taki nagrobek z napisem w języku polskim, który też warto przytoczyć, kiedy myślimy o Wszystkich Świętych. Czyli teraz przytoczymy ten tekst, który znajduje się nie na tablicy, tylko na nagrobku w Kurzelowie. I on rozpoczyna się krótkim wstępem łacińskim, ale potem już jest łatwiej, bo jest już reszta napisu, zasadnicza część po polsku. Tu leży jaśnie wielmożna Marianna z Kurzlowej. To jest ta słynna Kurzlowa w pobliżu Nowego Sącza, czyli Marianna z Kurzlowej, Baranowska, wojewodzina sieradzka, nowomiejska, korczyńska, przedborska, starościna domu zacnego, panów pieniążków, podczaszego krakowskiego, starosty nowotarskiego, zapisano czorka, czyli oczywiście córka. Tak jak mówimy, czasami trzeba stanąć dłużej przed tymi tablicami, żeby rozszyfrować te dawne określenia. Czyli tu było odniesienie do ojca, że z rodu pieniążków wywodziła się i te tytuły różnego rodzaju wiązały się właśnie z jednej strony z rodzicami, ale z drugiej strony wiązały się z małżonkiem. Czyli ta Marianna Baranowska miała przydane informacje z powodu urzędów, które sprawował jej mąż. A potem jest mowa o matce. Z matki domu zacnego panów Syrakowskich, wojewody Łęczyckiego, wnuczka. Zwróćmy uwagę na to, że kolejne te zasługi rodziny są tutaj dopisywane, żeby pokazać, jak to był potężny dom i potężna rodzina, z której się Marianna Baranowska wywodziła i że to często był taki motyw właśnie zobowiązujący. Nie tyle chwalono się, co wskazywano właśnie, że takie pochodzenie zobowiązuje do określonej postawy życiowej i nie pozwala na przykład na jakieś łamanie zasad, wartości, praw społecznych, tylko wywodząc się z takiego rodu mamy obowiązek kontynuować wspaniałe tradycje naszych poprzedników. No i potem jest już informacja o samej Mariannie. Pani
cnót wielkich i mądrości. Pobożnie żyjąc, świątobliwie, w Lublinie na rękach kapłańskich Panu Bogu ducha oddała 12 maja. Tu jest zapis taki już bardzo skomplikowany, ale przeczytam to po prostu tak, żeby było jasne. 1631 roku, czyli mamy też pierwszą połowę XVII wieku. No i potem jest już takie odwołanie, które przecież my też bardzo często na grobach naszych bliskich pozostawiamy. Tekst brzmi tak. Proszę, czytelniku, módl się za mną. Też taki motyw troszkę inny, bo osoba zmarła zwraca się do nas. Nie tyle ci, którzy ufundowali nagrobek, którzy pozostają w żalu, ale sama zmarła prosi, żeby za nią się modlić. Do Pana Boga, a potem jest żałosny małżonek i wtedy jest dopiero to odwołanie do rodziny. Jaśnie wielmożny jegomość pan Jan Baranowski, wojewoda sieradzki, starosta nowomiejski, korczyński, przedborski, ten nagrobek wystawił znak małżeńskiej miłości. No więc popatrzmy, że jeśli byśmy mieli możliwość, żeby przejrzeć te wszystkie napisy, które tylko w języku polskim są wykonane, no bo znacznie więcej jest po łacinie. Z tych dawnych czasów oczywiście, no nie mówimy o XX wieku czy o XIX, ale jeśli chcemy przywołać tych bardzo dawno zmarłych, no to okazuje się, że te zdania, te wyrażenia są przecież na dobrą sprawę takie same, może bardziej rozbudowane, no ktoś był trochę bogatszy, stać go było na to, żeby wystawić nagrobek, jakiś taki szerszy napis zrobić, ale w gruncie rzeczy przecież odwołują się do tych samych uczuć i to są te same wyrażenia, których my współcześnie używamy, żeby nie zapomnieć o naszych drogich bliskich. Wspominaliśmy na początku programu, że kiedy jesteśmy na cmentarzu, właśnie w okolicy 1 listopada, zwykle mamy trochę więcej czasu i możemy nieco wolniej przejść tymi alejkami, zatrzymać się przy tych wybranych nagrobkach, zwłaszcza tych właśnie, które wydają nam się takie no, odległe w czasie, które dobrze wyglądają, czyli mają ten taki blask i możemy tam podziwiać różnego rodzaju detale, właśnie napisy, tablice, możemy odczytać, co ktoś chciał tam zapisać. No i pewnie będziemy mieli okazję spotkać osoby kwestujące w tym okresie właśnie na renowację tych zabytkowych nagrobków. Warto przeznaczyć choćby drobną sumę na ten cel. Dokładnie tak, dlatego że przecież najczęściej jest tak, że w przypadku tych dawnych nagrobków, tablic, informacji już nie ma rodzin, które mogłyby się opiekować tymi pamiątkami po zmarłych. Więc to jest właściwie nasz obowiązek, żeby pamięć o przeszłych pokoleniach przetrwała. No i z taką nadzieją to przecież robimy, że może o nas też ktoś nie zapomni. Zachęcamy, aby o tym właśnie pamiętać w tym szczególnym okresie. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Cezary Jastrzębski, Robert Kałuża, realizator Tomasz Tamborski.